Wszyscy bawiący się w naprawy płowok lakierowych od zawodowców po kibiców zastanawiają się, jak zrobić efekt chromu czy niklu, czyli takiego lustra, który można sobie na przykład facjatę obejrzeć i dajmy na to zlikwidować pryszcza. Jest to tak zwane metalizowanie. Te błyszczące plastiki, które widzicie w sklepach, wymagają dosyć skomplikowanego procesu produkcyjnego, co w przypadku napraw w grę nie wchodzi. Wiemy, że są to produkty w sprayu o nazwie efekt chromu, ale jak to naprawdę wygląda w praktyce? Zatem skoro rodzi się pytanie, czy da się to zrobić przy pomocy spraya, to spróbujmy. Te plastikowe literki Toledo zostały wykonane w procesie metalizacji. Jak widać, nawet warunki linii produkcyjnej nie zapewniły perfekcyjnej jakości i literka O się zebździła i wygląda jak parująca kupa na dywanie. Zatem naszym zwyczajem postaramy się to naprawić. Najpierw trzeba to ściągnąć z klapy. Tutaj opalarka i metalowa struna gitarowa, ta najcieńsza, sprawdziły się znakomicie. Literka ściągnięta, ale pozostał klej, który trzeba usunąć. Ja preferuję metodę mechaniczną, a nie chemiczną, zatem ponownie opalarka i szpachelka plastikowa na start. Opalarką podgrzewamy stary klej, a szpachelką go zeskrobujemy. Ale uwaga, z opalarką ostrożnie jak z depilacją jąder. Ktoś złośliwy zapyta, a pogrzeba to naprawiać, jak można literkę kupić. Pewnie można, ale nie o to tu chodzi. Chodzi o sprawdzenie preparatu o nazwie efekt chromu. Od groma tego na rynku i chciałem wam pokazać efekt po jego zastosowaniu. Nie będę się tu spierał o to, jak naprawdę wygląda chrom. Chodzi o taki efekt, jaki jest na pozostałych literach. Chromowanie w galwanizerii w przypadku plastików nie wchodzi w grę, ale również galwaniczne nanoszenie chromu nie jest niezniszczalne. Kilka lat temu oddałem korek od umywalki do galwanizerii i tak wygląda po kilku latach użytkowania. Jak widać, w czerwonym kółku zaczyna prześwitywać mosiądz, że o rysach nie wspomnę. Resztki kleju, które są trudne do usunięcia, ściągamy gumowym krążkiem mocowanym na wiertarkę. Bardzo przydatne narzędzie do usuwania pozostałości po kleju czy nalepkach, które ściągnąć ręcznie trudno. Przy każdej robocie, zamiast się zatyrać do odcisków, lepiej mieć właściwe narzędzie. Pył usuwamy odtłuszczaczem i czyściwem. No dobra, zatem teraz trzeba oczyścić literkę ze starego szajsu. Można zostawić to na takim etapie, ale ja zalecam szerować do golasa. Odtłuszczoną literkę jak zwykle pokrywamy podkładem. Jest tak jak przy innych naprawach, 2-3 warstwy. Nie ma znaczenia czy plastik, czy metal, mimo tego, że w przypadku metalu podkład spełnia dodatkowo rolę ochrony antykorozyjnej, to nie dajemy go mniej na plastik. Sam proces, jak widzicie, nie jest tak tajemniczy jak skład kotleta mielonego w barze mlecznym, ale jednak jakimś regułom podlega. Zatem warstwy nie za grube, no bo zacieki, a wtedy robota od nowa. Ogólnie, jeśli chodzi o aplikacje, to raczej cienkie warstwy i więcej warstw niż grubsze i mniej warstw. Nawet obecny lakier bezbarwny pozwala już kłaść więcej warstw i nie trzeba się tak sprężać, by te warstwy były ekstremalnie grube. No i teraz te właściwe, nazwijmy to dla uproszczenia, chromowanie. Aplikacja taka sama jak innych preparatów, zatem kilka cienkich warstw z przerwami między warstwami zgodnie z tym, co jest napisane na puszce. Czytajcie te opisy na puszkach, bo tam są ważne informacje dotyczące aplikacji czy postępowania w przypadku. Już na pierwszy rzut oka, nawet kaprawego, widać, że efekt jest delikatnie mówiąc z innej bajki. Co ciekawe, na pokrywce od tego preparatu jest to, co niby mamy uzyskać stosując ten wynalazek. No, ale jest mały dopisek pod pokrywką. Pokrywka wskazuje przybliżony kolor. No i tu dochodzimy do definicji pojęcia przybliżony. Dla mnie to oczywista ściema. Ten kolor z pokrywki ma z rzeczywistym tyle wspólnego, co gnojówka z aromatem. Nie podaję producenta tego czegoś, ponieważ to już chyba 5. czy 6. i zawsze jest to samo. Zatem, i tu wężykiem, efekt chromu w sprayu to ściema. Nie da się efektu chromu w taki prosty sposób uzyskać. Metalizowanie pokrywki uważam za zwykłe oszustwo i jestem zdziwiony, że stosują ten manewr nawet uznane firmy. Tak jak z tym złodziejem, który zajebał ci zegarek, a za chwilę zapytał, którą masz godzinę. Uwierzcie mi, że szukałem, próbowałem, nie da się. Są metody jak choćby hydrochrom, ale to jakieś tajemnicze historie. Próbowałem to znaleźć w sieci, ale zawsze są jakieś zagadki z tym związane. Nie można kupić po prostu zestawu i spróbować. Na Allegro nie ma, na Ali niby coś jest, ale też jakoś dziwnie wygląda. Chciałem spróbować, ale się nie udało jak na razie. Musimy się zatem pogodzić z faktem. Nie będziemy się przecież ciąć.
Skoro efekt jest słaby, to dodałem karizmy i pokryłem lakierem bezbarwnym dla zabawy, żeby zobaczyć, czy będzie lepiej. No i jakichś spektakularnych wyników nie osiągnąłem. Nie jest lepiej. Mamy co mamy i mimo wszystko zdecydowałem się to przykleić, więc do dzieła. Trzeba użyć taśmy samoprzylepnej dwustronnej. Tutaj to już zabawa w wycinanki. Żeby to precyzyjnie zrobić, musimy mieć sprzęt ostry jak oddech Menela. Zwykły nożyk do tapet się nie sprawdzi. Zatem skalpel, nożyk precyzyjny, jak zwał, tak zwał. Ja używam czegoś takiego. Koszt około 10 zyka, więc nie wpędzi nas w nędzę, a przyda się nie tylko do tej robótki. Co do taśmy dwustronnej, to czym cieńsza, tym lepsza, choć ja użyłem niezbyt cienkiej i też jest ok. Do wycinania powinniśmy się przyłożyć, żeby taśma precyzyjnie wypełniała kształt i nie wystawała. Oczywiście kleimy na odtłuszczoną i zmatowaną powierzchnię. Odtłuszczanie powinno wejść nam w krew. To cholernie ważny proces w lakierowaniu czy klejeniu. Często rozmawiam z klientami a propos odtłuszczacza i stwierdzam, że nie oglądają uważnie filmów. Ten preparat stosowany w lakiernictwie jest tak specjalnie opracowany, by odtłuszczał i dodatkowo wypychał na wierzch brud, który jest w mikrorysach. Cytuję techników. Dlatego nie czekamy, aż samodzielnie odparuje, tylko wycieramy go suchym czyściwem. I dlatego też musi to być niepylne czyściwo, a nie ręcznik z marketu, żeby te często niewidoczne gołym okiem kłaki nie zalegały na powierzchni. To oczywiście nie jest tak, że na bank się wszystko spartoli, jak użyjemy własnych wynalazków, ale po cholerę ryzykować. Narobisz się, a za pół roku jakiś babol wylezie na wierzch i nawet nie będzie pomysłu, co jest przyczyną. No dobra, mamy wszystko przygotowane, zatem zabieramy się za przyklejenie tego cuda. Myjemy, następnie przecieramy gąbką melaminową, odtłuszczamy, przymierzamy i ciach. Sposób na przymiarkę, gdzie ma być literka, jest dowolny. Ja się posłużyłem nożykiem, żeby wyznaczyć poziom. Trzeba to oczywiście porządnie docisnąć i w zasadzie koniec roboty. Jeżeli coś tam jeszcze wystaje, czy nie gra, to korygujemy, póki porządnie nie złapie. Teraz pozostało nam tylko popatrzeć na efekt. Nie trzeba mieć wzroku sokoła, żeby zauważyć, że to nie to samo, co na pozostałych literkach. Zatem efekt chromu w sprayu, jak widać, to mit. W moim przypadku to bardziej wygląda na lakierowanie literki w kolorze karoseli. Czyli co? Cała ta robota była potrzebna jak kurwie majtki? No nie, przecież wygląda to o niebo lepiej niż wcześniej, prawda?